tłumy na pierwszym lubińskim festiwalu kwiatów i roślin. W Lubinie nic takiego nie było i bardzo się chyba wszyscy cieszą. W Lubinie uczczono rocznicę Konstytucji 3 maja. Wystosowałem zaproszenia do wszystkich mieszkańców powiatu lubińskiego, do wszystkich samorządowców powiatu lubińskiego. Majka Groman, witam w poniedziałek, 6 maja i zapraszam na informacje. Lubińskie błonia tonęły w kwiatach. W ciągu 3 dni ponad 8 tysięcy osób odwiedziło debiutancką edycję Festiwalu Kwiatów i Roślin. Organizator imprezy Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe zadbał o to, by goście nie tylko podziwiali kwiaty, ale także doskonale się bawili. Zwieńczeniem kwiatowej imprezy był 5. już Festiwal Narodów. Każdy z odwiedzających Festiwal Kwiatów i Roślin mógł tu znaleźć coś dla siebie. Były stoiska z kwiatami, aromatycznymi ziołami i sadzonkami przeróżnych gatunków roślin. Można było również kupić nawozy, narzędzia czy podłoża do uprawy krzewów i kwiatów. Same ciekawostki takie mamy, bardzo fajne. Mamy taki pospolity skrętniaczek. I mamy 3-4 rodzaje storczyków. No i mamy bardzo fajną cenę na to. I oczywiście pozostałe kwiatki. Szukałam właśnie tych truskawek. Ale dobry to pomysł na taką imprezę? Myślę, że na pewno, bo zawsze musieliśmy jeździć gdzieś daleko. A tu mamy na mnie. Tak, właśnie. To Książ właściwie najbliżej, albo jeszcze druga ta miejscowość tak daleko od nas położona. Nie, w Lubinie nic takiego nie było. Bardzo się chyba wszyscy cieszą, zwłaszcza działkowcy, bo jest ich tu sporo. Zainteresowani mogli skorzystać z porad specjalistów zajmujących się aranżacjami ogrodów. Okazuje się, że coraz więcej osób zdaje się w tym względzie na umiejętności profesjonalistów. Gdy dorośli robili zakupy, ich pociechy w tym czasie pod bacznym okiem opiekunek uczyły się sadzić i pielęgnować kwiaty. Trzeba ziemię wsypać, później takie nasionka, później podlać i postawić na słoneczku. Festiwalowi towarzyszyły warsztaty artystyczne i florystyczne dla dorosłych. Przedstawimy technikę układania kwiatów żywych w gąbce florystycznej. Jest to technika, jest to ogólnie rodzaj kompozycji wykorzystywany najczęściej w dekoracjach stołu, gdzieś na jakieś blaty, na przykład recepcje hotelowe i tak dalej. Jest to bardzo prosta technika i bardzo fajna. Gwarantuje na przykład dużą wytrzymałość, świeżość kwiatów przez długi okres. W sumie do Lubina przyjechało blisko 40 wystawców. Podsumowaniem niech będzie fakt, że większość ludzi chce przyjechać na następny rok. Już mamy dogadane terminy i te wszystkie rzeczy. Pierwszy i drugi dzień był naprawdę dobry. No dzisiaj pogoda, no zgodnie z prognozą, no nie tylko w Lubinie, ale w całej Polsce leje fatalna ta majówka w tym roku. W ramach Wielkiej Majówki, która trwała w tym roku ponad tydzień, odbył się również Festiwal Narodów. 5. edycja imprezy mimo padającego deszczu cieszyła się sporym zainteresowaniem lubinian. Jestem zaskoczona frekwencją. Naprawdę, jak wstałam dziś rano i zobaczyłam te potworne chmury i siąpiący z nieba deszcz, który absolutnie nie widać było, że on zaprzestanie, to frekwencja uważam jest naprawdę bardzo zadowalająca. Cieszę się ogromnie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, niech do nas przychodzą. Chętni mogli skosztować tradycyjnych potraw różnych kultur, była więc grecka baklawa, bigos cygański, ale największym wzięciem cieszyły się jak co roku ruskie pierogi. Przygotowania trwają już ponad tydzień, no nawet można by było powiedzieć, że prawie 2 tygodnie. Dzisiaj wydajemy pierożki ruskie, tutaj bardzo ciepłe, bułeczki, później będziemy o godzinie 16 wydawać żurek z jajkiem i z kiełbasą. Także zapraszamy wszystkich chętnych tutaj na ciepłe posiłki. Na słodko, baklawas, ciastka kurabiede z migdałem, dolmadakia, gąbki z liści winogrona, musaka z pana kopita. Festiwal Narodów to jednak głównie święto muzyki w rytmach różnych kultur. Na lubińskiej scenie wystąpili m.in. Grecy, Romowie i lubińska Hosadyna od Lubina. Gwiazdą imprezy był Andrzej Rosiewicz. W Lubinie uczczono 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Po Eucharystii przedstawiciele władz miejskich i powiatowych oraz wojsko i mieszkańcy przemaszerowali pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Padający deszcz sprawił, że niewielu lubinian wybrało się na obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Fatalna pogoda to jedno, ale widzę od dłuższego czasu, że społeczeństwo za mało żyje historią i tym, co się działo kiedyś ważnego dla Polski, mówił starosta lubiński. Wszystkich mieszkańców, nie tylko samorządowców, nie tylko młodzieży, ale w ogóle mieszkańców Lubina czy powiatu lubińskiego. Ja wystosowałem zaproszenia do wszystkich mieszkańców powiatu lubińskiego, do wszystkich samorządowców powiatu lubińskiego. Ja zdaję sobie sprawę, że takie uroczystości również odbywały się w innych miejscowościach, ale myślę, że
można było tak dograć godziny uroczystości, że można było wszędzie zorganizować o różnych porach. Po mszy świętej przedstawiciele władz miasta i powiatu lubińskiego, a także kombatanci, harcerze i mieszkańcy przeszli ulicami miasta pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wieńce i kwiaty. Pamiętam wszystko. Na razie się pamięć dobrą ma i pamiętam wszystko, jak było i jak jest. No, także to przykre jest, ale co zrobić? Taki nas rocznik był, nasz tych. Ja się co dzień modlę za swoich kolegów, co poginęli. Konstytucję 3 maja uchwalono w 1791 roku. Była to pierwsza ustawa zasadnicza w Europie i druga na świecie. Kilkaset osób, głośne dźwięki bębnów, a nad głowami polskie flagi i hasła „Tu jest Polska” oraz „Lepiej być moherem niż tuskofrajerem”. W takiej atmosferze 1 maja przez Lubin przemaszerowali zwolennicy telewizji Trwam i Radia Maryja. Temat mediów nie był jednak jedynym, który zdominował pochód. 1 maja. Godzina 12:00. W okolicach parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Lubinie gromadzą się tłumy. Nie bez powodu z tego miejsca rusza pierwszy w historii miasta pochód w obronie wolnych mediów. Niespełna godzinę później tłum dociera pod pomnik Solidarności ze śpiewem na ustach i wiarą w sercach. Trzeba być Polakiem, nie Tuska dworakiem! Przypadkowi przechodnie wiedzą już, kto idzie, ale za czym idzie. Dziś idą ludzie wolni, ludzie, którzy chcą wielkiej wolności, bo idą w konkretnej intencji, jaka tutaj mieszkańców tego miasta między innymi bulwersuje. A to, co bulwersuje mieszkańców, to telewizja, a raczej jej brak. Na głośnej ostatnio cyfryzacji polskich mediów ucierpiało wiele stacji, w tym katolicka telewizja Trwam, którą można bowiem oglądać jedynie przez satelitę lub tak zwaną kablówkę. Miliony mieszkańców, zwłaszcza mieszkających na wsiach, o takich standardach może jednak pomarzyć. Zostaje więc zwykła antena za oknem, bez katolickiej stacji. To, co się dzieje w tej chwili, żeby jednej telewizji zabronić udziału w takim wielkim przedsięwzięciu, jak jest multiplex, to woła pomstę do nieba, tak popularnie mówiąc. Rzeczywiście, popularnie mówiąc, wolność została zagrożona. Wiadomo więc, skąd pomysł na marsz i jaki jego cel. Bez wolnych mediów w Polsce, bez wolności słowa, nie wybijemy się na suwerenność. Dlatego jest tak ważne dla nas Polaków, wszystkich tu zebranych, aby telewizja Trwam była dostępna w każdym polskim domu. Stajemy, aby upomnieć się nadal o godność dla każdego człowieka, o wolność słowa. Wielkich słów dotyczących równie wielkich wartości tego dnia nie mogło zabraknąć. Doświadczamy codziennie, jak podstawowe media, prywatne i państwowe, manipulują faktami, kłamią, demoralizują. Prócz śpiewów i głośnych haseł, pod pomnikiem Solidarności pojawił się smutek i tęsknota za prawdziwą wolnością. Wolność nie jest czymś danym raz na zawsze. Wolność trzeba pielęgnować, trzeba ją szanować, trzeba o nią zabiegać. I trzeba patrzeć władzy na ręce. Jak Polacy mogą wybierać, jeśli nie znają prawdy, jeśli codziennie słyszą kłamstwa w mediach mętnego nurtu? Nie padła nazwa stacji, która rzekomo manipuluje faktami i nie ma nic wspólnego z prawdą. Plakaty nad głowami uczestników nie pozostawiały jednak wątpliwości. Zresztą nie tylko one. Nie oddamy wam! Telewizji Wam! Nie oddamy wam! I teraz już chyba nikt nie ma pytań. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.